18 punktów ma na nowej ekipy. Heroicki może realizować w złotych medalach. I proszę poglądać. Hans Nielsen w kasku białym, z niebieskim Gustafsson i w żółtym Pedersen. Duże napięcie w obydwu parach. Nielsen najspokojniejszy. Duńczyk oczekuje na podprowadzenie stewarda. Najbardziej nerwowo porusza się Duńczyk Pedersen. Gustafsson w kasku niebieskim spokojnie ustawiony. Długo trwają manewry. Cisza niemal zapada na trybunach stadionu. Wszyscy w dużym napięciu oczekują na ten wyścig. Jonsson, Nissel, Gustafsson, Pedersen wystartowali. Nielsen na prowadzeniu, za nim jadący z numerem 7 Jonsson. Ale tu walka będzie zacięta. W kasku żółtym Pedersen. On wychodzi na drugie miejsce. Duńczycy w tej chwili prowadzą. Oni są przed parą szwedzką. Numer pierwszy i numer drugi. Numer pierwszy Hans Nielsen. Numer drugi Jan Oswald Pedersen. Ta para prowadzi. Atakowana przez drugiego ze Szwedu Gustafssona. Gustafssona. Per Jonsson jak gdyby zrezygnował, zajmuje ostatnie miejsce. Gustafsson jednak bardzo ambitnie walczy. Stara się wyprzedzić jadącego w białym kasku Nielsena. Dochodzi do Nielsena. Ostatnie okrążenie. Prowadzi w tej chwili Pedersen. Za nim Nielsen. Atakowany przez Gustafssona. Szwed do końca nie rezygnuje, chociaż to jest ostatnia prosta. I jednak Gustafsson nie dał rady. Wygrał Hans Nielsen przed Janem Oswaldem Pedersenem, a więc para duńska wygrywa ze Szwedami 5-1. Pedersen, Nielsen, Gustafsson, Jonsson. Sędzią tych zawodów jest Jorgen Jensen z Danii. Powinien powtórzyć ten stan, ponieważ z lotnego startu wystartowali zawodnicy. A tymczasem publiczność wita już mistrzów świata, bowiem w 5 wyścigach zgromadzili 28 punktów. Szwedzi, którzy mają przed sobą jeszcze jeden wyścig, mają 19 punktów, więc gratulacje dla pary duńskiej, która przedłuża pasmo sukcesów w finałach mistrzów świata w jeździe parami na żużlu. I proszę Państwa, od 1986 roku Duńczycy nieprzerwanie mistrzami świata w jeździe parami i mistrzami świata także w roku 1991 na stadionie poznańskim. Zapadło już rozstrzygnięcie. Wydawało się, że Szwedzi będą w stanie zagrozić Duńczykom. Ci jednak pokazali w tym decydującym wyścigu klasę. Popatrzmy jeszcze raz na tę rywalizację. Ta klęska Szwedów w tym starcie była druzgocąca. Zgromadzili tylko jeden, jedyny punkt. Nie udało się przedzielić Duńczyków. I to zadecydowało o sukcesie Hansa Nielsena, Jana Oswalda Pedersena. 7 tytuł drużynowego jedzie parami na żużlu Hansa Nielsena. 2 tytuł Jana Oswalda Pedersena. Hans Nielsen zrównuje się, jeżeli chodzi o medale mistrzostw świata na żużlu, z Maugerem. Radość w boksie, a my proszę Państwa oglądamy powtórkę. O, Erik Gundersen szczęśliwy, zapomniał o kontuzjach, o tej tragedii, o tym dramacie, o tym wszystkim, co towarzyszyło mu wcześniej. Jest coachem drużyny mistrza świata. Tak, ale czas na refleksję. Powtarzam, sędzią tych zawodów jest Duńczyk Jorgen Jensen. Jemu jak gdyby zabiegała ręka. Powinien powtórzyć ten start. Wyraźnie Hans Nielsen wyszedł pierwszy ze startu. Zabrakło mu odwagi. Powinien powtórzyć ten start. Mówię może trochę dramatycznie, ale Międzynarodowa Federacja Motocyklowa powinna zmienić ten system i nie powinni prowadzić finału
sędziowie, których reprezentanci tego kraju występują i walczą na torze. Tutaj mieliśmy powtórkę tego startu. Przed chwilą pokazaliśmy ten start. Naturalnie też jestem zdania, że sędziowie powinni być neutralni.